Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną siostra. No i ponownie wracamy po... Dzień doberek. I wracamy po kilku miesiącach przerwie. Tak, do narzędzia w górę. No i cóż, nie potrafimy sterować. Pada. Nie wiemy co i jak. Zobaczymy jak wyjdzie. Okay. Nie wiem jak się steruje. Tak, no niby jest tu jakieś sterowanie napisane, ale my i tak nie umiemy. I co trzeba zrobić? Odbierz mnie. No co za siostra z tej siostry. Co mamy tu zrobić? Gdzie jest schemat? Gdzie jest schemat? Nie ma. Nie mów, że planu nie ma. Nie ma. Ukradli. Pozrywajmy w takim razie tylko tapety. Pójdź, bo... Ja pójdę, bo ty wylejesz, tak. Którym się podnosi? Ale ej. A się okay. Podnosi. Bo mnie nie chciał podnieść i przez to przewróciłem. No mówię, ja już dzisiaj jestem na padzie porządnym. Nie rzucaj tym! Czekajcie, czy moim on padem, rzucił tak, że to się nie przewróciło? Padem... Co? On rzucił tak, że to się nie przewróciło. Nie! Wow. Nie. No, a teraz idź, odbierz paczkę. Tak, ale jest problem, bo on mi nie chce jej bezpiecznie odłożyć. W ogóle mam fajną propozycję, wiem co musimy nagrać, ale to do mnie. Co? Monster Prom. Nie. Polecam wam gierkę. Nie słuchajcie jej. Ja wiem, że tak pewnie nikt tego nie obejrzy, ale nie. Nigdy. Tak. Odbierz tapetę. Może on nam na koniec plan dostarczy. To by było wredne. Chyba, że to jest teraz takie, weź się domyśl, jaki ma być kolor po tym, jaka jest podłoga. To tak też, wiesz, może być. No. Albo metodą prób i błędów. Ale jak metodą prób i błędów? Żeby się dowiedzieć, co jest postęp. Dobrze, to musimy na planie zobaczyć, albo już posmarować cały pokój. Dobra. Pójdę odebrać. Widzisz, nie przewróciłam wiadra. Dobra. Ale przynajmniej już wiemy, gdzie dywan położyć. Potencjalnie. Bo widzisz, jest tylko jedno miejsce bez podłogi, póki co. Więc możesz rozkładać dywan. Pozwalam ci. Okej. Dobra. A potem tylko najgorsze, musimy wymyślić, gdzie ta tapetę... Dobrze, trafiliśmy, gdzie dywan. No. Mówiłam, to trzeba metodą prób i błędów. Czyli na przykład nałożysz tutaj farbę, sprawdzisz czy jest postęp, nie ma. Dobra, muszę co innego. To ja spróbuję w takim razie tutaj tapetę położyć. Nie, to odkleił się zaczyna, ty je łopie, ty nie myty. Nie łopie. I czy trafiłem? Nie. Nie trafiłem? Nie. Teraz spróbuję farbą. Farba. Okej, czyli tu farba. Dobra, już nie wywracam tak wiader. Jak wyzwanie gram. Zrobić? Gram na padzie i nie wywracam wiader. Jesteś ze mnie dumny? Tak. To ja zaraz tą, jak to się nazywa, będę kładł tapetę tą taką. Oby to było to, co trzeba do kuchni zanieść, bo jeśli nie, to będzie kiepsko. Jak się podnosi stoła? Dobra, już wiem. Okej, dobra, umiem. Potrafimy w tapety. Jeszcze. Dobra, zaraz zobaczymy. Okej. Trafione. Brawo. No, i powiem szczerze, wam wszyscy drodzy oglądacze, którzy miejmy nadzieję zobaczą ten odcinek. Ale ktoś tak za spokojnie ten poziom idzie. No, wiesz, może to jest taka miła przerwa. Siostra! Położyłam na stoła. Na stoła. Ale wiesz, to ciężko to będzie zrobić bez planu. To są też takie ściany... No nie! Jeszcze takie dobra, niewidoczne. To ja spróbuję zacząć tutaj. Okej. Tylko... Nie zdążyłem muszę znowu. To zdjąć. Muszę to weź ten dywan się ustaw. Nie mogę. Ja tutaj muszę szybko ogarnąć inne rzeczy. Ja mówię do dywanu.
ty dywan, łopie. Tak, dywan. Dywan dywanu. Się mówi się. Ty lamo, ty. Lamo, ty, po prostu. Ale ja dzisiaj jestem koalą, a nie labą, więc nie zgadza się to. Ale labisz, więc dla mnie zawsze będziesz labą. Wiesz, takie... Zresztą, mniejsza to. Nie zdążysz, siostra. Aj, klej. Zdążę, bo sobie już tapetę wyschnie. Przyniosłam. Przyniosłam sobie tapetę. Widzisz? A. Położyłam. On nie wysycha w ręku. A, nie wysycha w ręku? Myślałem, że w ręku też. Okej. Okay. Nie. To mój wielki błonyt. Dobra, chyba skończyłem, dobra. Czy jeszcze gdzieś jakaś jedna... Nie, skończyłem, tak, dobra. Skończyłeś, bo jest pokazane. A, czyli został chyba już tylko tamten pokój. Tak, to ja wyniosę to. Ja no i wyniosę wyrzucę. Też resztę. No, profesjonaliści, po prostu po co nosić ręczy, jak można zrobić... Nit! No, halo, miałeś nitnąć, a nie... No, a właśnie, nie, skąd się wzięło to z it, a to dlatego, bo zaczęliśmy maniakalnie oglądać kogoś, kto bębni. A nie, ja koniecznie. Próbuję namówić... Nic to jest prawdziwe określenie na takie wyrzucenie. Nie. Więc... A ja próbuję namówić Gwiezdnego Klucza, żeby zagrał ze mną Spadaj Gości. Po co ty wspominasz? Bo ja nie rozumiem. No, żeby może widzowie cię namówili. Ale mnie nie namówią, bo... Personalnie, prywatnie czasu nie mam na takie granie w gry. A na ale ja chciałam nagrać. Inne rzeczy. Co ja z tego będę miał? Jak ty nigdy mnie nawet nie reklamingujesz. Zwań, dobra siostro. Reklaminguję? Siostra, szybko, czas nam się kończy. Tam cichaj, po co komu czas? Klej! A przecież po niego wracam. Szybciej! 4, 3! Nie! Udało się. I był plan, czy nie było planu? Nie było. Czyli to dobra. Miało być to utrudnienie. Widzisz jak Hirokman? Już rozumiem. No tak. Budowlaniec Bob wygrał. Obyś nie dała tylko reset. Umiem w przyciskologię na padzie od Xboxa. Dobra, mniejsza z tym. To teraz tylko szybki łyczek. Wspaniałej, pysznej kawy. Okej. Okay. I lecimy. To tym razem... O, widzę plan, idę po plan. Mój plan, będą mój nas plan. Uczyć czegoś. Naciśnij A. Kafelki na ścianę będziemy kłaść. Nie rób jajic! Ja będę kładł podłogę, od razu mówię. Dobra, to ja się naumiem w kafelki ścienne. Okej. Okay. I teraz zaprawę trzeba kłaść. Hmm? Czy jakiś tynk, czy cement, nie wiem. Nie, to akurat wiadomo, że zaprawa. O kurczę, nie, fajnie byłoby wrócić do Overcookta. Źle położyłem. Brawo. Nawet planu nie sprawdzi. Sprawdziłem plan. Ja się dziwię, że temu kurierowi się chce do nas dostarczać ciągle. No cóż. Że nie ma nic lepszego do roboty. A cóż. Wiesz, istnieją tacy pewni ludzie, jak taki pewien inny ludź, którego znam osobiście, że poza pracą nie widzą życia. I ten kurier ja pewnie jest takim człowiekiem. Ja wiem, o kogo chodzi. Ty wiesz, ale niech tak zostanie, że ty wiesz, bo nie chcę nikogo tu oczerniać. Wiadomo. Ten osobnik i tak tego nie będzie oglądał, więc możemy bezpiecznie tak kryptycznie o nim powiedzieć. Kryptycznie. Czy to jest dobre w ogóle określenie? Kryptycznie. Chyba spowodowaliśmy słowo, które nie istnieje. Ale tak, jeśli tak zrobimy, to wybaczcie, wiecie. Już powinniście przywyknąć do tego, że ja nie umiem po ludzku. Okay. Tutaj ma być, tam gdzie zdejmujesz, to ma być malowanko? Tak. Czyli kafelki już mogę wynieść. Dobra. I wiadro przyjść z powrotem. Szczerze, naprawdę wydaje mi się, że Tools Up jest o wiele łatwiejszy od Overcookta, a zwłaszcza jedynki. To już niepotrzebne? Dobrze, dobra. Że już to położyłem. Ja przyniosę wiadro na śmieci. Chyba nie jest prostsze, ale wiesz, to też jest inny trochę zamysł. W Overcookcie masz zamówienia, na czas robić, zbierać punkty i... Tak naprawdę tam masz
jak najlepiej sobie poradzić w czasie danym tobie przez grę, a tutaj to jest wyzwanie, szybko ogarnij, zanim ci skończy się czas. Są innego typu gry, ale obie można nazwać na nasze standardy szalonym koopem. I to udanym szalonym koopem, nie to co poza przestrzenią. No, dokładnie, bo szczerze zawiodłam cię mocno na poza przestrzenią. Tak samo, tak samo. Chociaż oczywiście nie będę ukrywał, poza przestrzenią sobie ogrywam czasami w wolnych chwilach, jak mam powiedzmy ten... Czasami nawet ja się dołączę do ogrywania. Tak, ale powiem wam szczerze, tam to jest bardziej takie... niż chaos, to jest takie po prostu... frustracja, co zrobić, żeby w końcu przestały mnie te robaki wszystko brudzić. Rozumiecie? To nie na tym powinny polegać szalone koopy. Tutaj powinno się walczyć z zegarem, walczyć z własną lamą, z przewracaniem farby, wysypywaniem śmieci, a nie z tym, że... mechaniki są takie, że jeśli zbyt długo się... po prostu nie zajrzy gdzieś, nagle wszystko jest brudne i weź zacznij od zera. Dokładnie. Przede wszystkim też w szalonym koopie chodzi o to, żeby... znienawidzić się nawzajem i jednocześnie się kochać i móc sobie razem spędzać... Tak. Co to za ryba? Insekt? To jest jakaś ryba chyba. Karp! Nie, to jest insekt. Karp? Może insekt? O, no, to ja powinnam... powinniśmy... Czemu klikłaś reset? Tak, widać, że mi się kłócimy o sterowanie. Przewróciłaś nas. Tak. Zła siostra. Kontuzję i nacisnęłam. Dobra. A tak. Wszystko? To piętro już skończone? Wszystko. Serio? Ciekawe, może rozgrzeszka? Będzie. No chyba dużo. Tak, to wygląda, chociaż tutaj... Nie podoba mnie się to. Tutaj są drzwi takie średniowieczne. Mm-hmm. A średniowieczne rzeczy to zazwyczaj w takich grach nie oznaczają niczego dobrego. Co to za komin ma być? Nie wiem, ale wiem, że w czasie, kiedy ty rozpoczynasz poziom, to ja znowu... Można się spajczyć. Okej, wynieśmy nie da się stół. Przejść. Hej, ja nie jestem stół. Ja cię przerzuciłam, jestem grzeczna. Musimy to obrócić. O, na razie tak. To dawaj, odbierz, ja biegnę po dyno. Plana. Okay. Muszę przyznać, co mi się podoba, to właśnie te stylizacje różne pokoi. I plansz. Mhm. Dywan, gdzie no, dywan tam, tutaj, gdzie dobra. Jestem. Tak, tutaj. Więc ale tak, fajnie, że te meble się pojawiły w końcu. Tak. Fajne. Że będzie trzeba je przesunąć, żeby coś zrobić. Okej. Okay. Tu mamy chyba panele przy okazji, to ja panele od razu wezmę i będę wykładał. Już biegnę. Tylko to są takie panele czerwone, jakby bardziej. Dawaj, nie ituj tego, jełopie jeden. Tylko po co tutaj? Tutaj tych paneli nie będzie. Fioletowy miał być właśnie w tym największym pokoju, ale ja się tym zajmę, to się zajmie ładnie tutaj tym dywanikiem. Tak. Widzisz, trudniejsze wyzwania biorę na siebie. Jestem grzeczny. Ale ja się uczyłam tynkowania ścian. A tobie się nie chciało nawet. No masz rację. To ja akurat masz rację, więc brawo. Trafisz wytknąć mi moje tak błędy, ma. Gratuluję. Jestem z ciebie dumny. Ale za to jestem lepszy, widzisz, potrafię pod stołem położyć kapelki. Czy te panele. Nie przesuwając stołu. A ja umiem tak samo zrobić z tym. Tylko wykładzinę łatwiej jest tak położyć. Tak mówiąc na bazie mojej wiedzy z życia prawdziwego. Więc tak, panele pod stołem tak, właśnie to jest większy. Skill. Dobra, poczekaj. No, gdzie tu się nie zgadza? Tam, gdzie ja położyłam. Co jeszcze mam zrobić? No, położyłam tu wszędzie wykładzinę, poczekaj. A, jeszcze tu. Mogę? Zostawić tak? Tak, oczywiście. Dobrze. A ja już jestem na tyle ogarnięty mniej więcej po latach spędzonych w tej branży budowlanej, że po prostu już to nie problem, jak ustawisz, ja i tak to ogarnę. Chwila, po co nam było wiadro, skoro... Bo będzie trzeba gdzieś ściągać chyba. Ale co, jak przecież my nie mamy nic pomalować, tylko mieliśmy podłogi pokłaść. Serio, tylko to? Tak. Ja już zrobię it na wszelki wielki. It? Tak, it. Muszę sprawdzić plana, jeśli wierzysz. Faktycznie mamy tylko kafele położyć.
A, to został ostatni pokoik, czymś się nie przejmuj. Ja muszę tylko wylitować wszystko. Widzisz? Weź planek, wyniesiesz, zajmę się ostatnimi. A, dobra, już wiem, czym będzie problem. Tu musimy łóżko przenosić. Łóżkiem. Ochry. Dobra, to ja zajmę się przenoszeniem łóżka. Okej. Poczekaj chwilę. Mamy i tak dużo czasu, więc no. Nie trzeba się tym przejmować. Ala tańczy. No. Kurczę, muszę przyznać, wspaniała muzyka. Mi się bardzo podoba ta animacja uszu. No, tak. A, i właśnie, przy okazji jeszcze jedna tylko kwestia. Jeśli kogoś zastanawia, czemu w tym odcinku nie ma autoduckingu, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie potrafię go ustawić, żeby reagował na źródło dźwięku z dwóch po prostu miejsc. Więc tak, autoducking na mnie, na siostrę osobno. Autoducking to jest... Bądź szczerze, siostro, to jest takie starożytne, pradawne techniki aborgeńskich szamanów, które powodują, że dźwięk sam się ścisza. Nie mogę tego odsłonić. No, zostaw to łóżko, proszę cię. Proszę. Już ja to ogarnę, dobra. Nikt nie widział. Nikt! Utkłem, okej. Okay. Okej, teraz tylko mnie posprzątać i wygrana znowu. A. Yeah. Ciekawe, 16 minut, a my już... Tak, ale 16 minut, a my już trzeci poziom kończymy, to jest za szybko. Premia za czystość! Tak. No premia za czystość ostatnie 5 minut zawsze jest, tylko jeśli zdążymy wysprzątać wszystko. Dobra, właśnie. A ja się boję, co tutaj będzie. Pewnie nic. O, kafelki. Podłogowe. Plan. Ja biorę plan. Dasz plan. Kafelki? Gdzie mam to położyć? To są te na ścianę, to czy na to są ścianę. Na podłogę? Chyba. Nie wiem. Czy na podłogę, czy na ścianę. Nigdzie. To nie jest potrzebne. Chyba. Ta farba mam łaną będzie farbę. Potrzebna. Tam. Już widzę. Tu i tam. Chyba. Swoją drogą... Chociaż pomalę, tam zobaczmy. To też gra planszowa. Bardzo fajne tu i tam jest. To nie chociaż, tu. Chociaż powiem szczerze, jeśli chodzi o tu i tam, to niby gra fajna, ale osobiście bardziej preferuję inne gry z serii. Na przykład Górą i Dołem? Tak, na przykład Górą i Dołem. No, czemu to się nie zalicza? To nie są do tych miejsc może. Teraz na planie zobaczę, tylko odbiorę, żeby kurier nie był kradziejem. Paski niskie mają być tam, gdzie na początku kładłaś. Niskie. Dobra, bo ja nie zauważyłam, że są niskie i wysokie. Przepraszam bardzo, co? Drugi plan? What? Nie, to jest to samo. Po co przyjść na drugi plan, jak to jest to samo? Nie! On pokazuje, że tam mają być niskie, a tu wysokie. To jak w końcu? Tu mają być niskie. A, czyli zmiana planów po prostu. Dobra, to teraz, który plan był ten aktualny? Dobra, to jest aktualny. To go zostawiam w środku. Musimy zgadywać, który plan jest prawdziwy. Zostaliśmy drugi, dobra, to w takim razie stary plan. Ja idź! No idź, a nie. Halo, nie a, da się planu nie można idź, no. Me. Dobra, to ja odbieram już paski. O ile tu są paski. To nie są paski. To gdzie my mamy tego użyć? Nie, to są paski. A nie, jednak są. Ja tam już je pomaluję. Co tutaj trzeba? Tą rolkę papieru. To tutaj, tak? Tak, tak. Tylko ja już ostrzegam... sobie tutaj pozdejmuję. Właśnie pozdejmować możesz, ale kleju póki co nie nałożysz, bo śmieci, rozumieć. Ups! Tak. Ej, dobra, mniejsza z tym. To spokojnie! Wiem, właśnie to mi trochę zaskakuje. Spodziewałem się, że gra będzie większe wyzwania stawiała, kiedy już jesteśmy na takim etapie. Może to jest dlatego, bo... No my już jak... Bo w końcu gram na padzie, może dlatego.
A może to jest po prostu cisza przed burzą? Też tak może być. Dobra. A kiedy przy zakończymy okazji, Overcooked chyba już jest 2. Spokój. Co? Overcooked 2? O. Powiem ci szczerze, nie mam już tego zapisu, więc byśmy pewnie musieli zacząć od zera. Fajnie, popatrzyliby jak nie umiemy znowu. Okej. Okay. Dla mnie nie problem, tylko musimy się znaleźć czas. Nalewam. Ale wiesz, u nas z czasem jest trochę ciężko. Przez to, że jestem starym, zapracowanym studentem, który ledwo zalicza na 3. Przestań. Ja rozumiem, dobra, że dziadowski badziew, ale no. Tak. Znaczy dobra, z tym zaliczam na 3 to też bez przesady. Póki co moje zaliczenia co są zazwyczaj lepsze. 4, tak. 5 jakoś bardziej. No, to już nie tym razem, 4,5. No to 4,5, więc no. Zepsułem drzwi. Dobra. To je napraw. I cały pokój. Odłóż ten klej. Idę wyśmieciować kleja. A ja już tutaj posprzątam, to co niepotrzebne. To tu. No puść to, Rzyśko, alo. I teraz jak się sprawdza plan? Tylko dywan nam został. No. To ja już plana wyniosę i tak samo też tapetę. Nie umiesz jitować. Widzisz? Jesteś za słaba na starożytną sztukę jitowania. Za mało oglądałaś 8-bitowca. Za mało 8-bitowca. Badaj gościa hitować. Co? Ale umiem mi się wyitować w Spadaj Gościach. Proszę bardzo, 8-bitowy cię można uczyć tylko prawdziwej techniki hitusa. Bo gdzieś czegoś nie ma. No. To jest który był prawidłowy plan, a nie ten. Chyba, że... To jest ten drugi. No, wiem, tylko nie mogę go odłożyć. Obróć, proszę. A. Dobra, to już zrobię. Dobra, to rób to. Mamy czas. Dawaj, tam. Dawaj, siostra. Nie wnosimy śmieci do domu. My tu jesteśmy od remontów, nie śmiecenia. Ale ja chcę śmiecić. Okej. Okay. W ogóle zauważyłeś tą pajęczynkę pojawiającą się przed chwilą? Tak, niestety zauważyłem. Tym razem nie można mi zarzucić, że jestem ślepcem. Chociaż zazwyczaj jestem ślepcem. I dobra, kolejne piętro. Jeszcze może tak z poziom czy dwa uda nam się zrobić. Do góry! Tak, do. Dobra. My zawsze się o windę kłócimy. Tak, to jest już taki standardzik trochę. I teraz co my mamy tutaj do ogarnięcia? Oj. Na pewno dużo... mamy przeszkadzajkę w postaci tego czegoś. Dużo wyrywania będzie. Mhm. Mamy tu w ogóle wiadro? Nie. A, czyli to jest teraz wyzwanie. Wyrywaj wszystko ręcznie. Chyba, że wiadro nam dostarczą, jak w narzędziach w górę. Nie. Dają farbę od razu. Weź zobacz na planie, gdzie ją trzeba i możesz stosować, a tu będę wyrywał dalej ręcznie. I nożnie. Aj, dobra. A, to jest pierwszy która? Pokój. Bardziej fioletowa? Nie, to jest ta mniej fioletowa. Poza tym, ty mnie o to pytasz, jak to u mnie kolory mogą być przekłamane przez dziadowski badziew, jakim jest mój monitor. Poza tym pamiętaj, że ty jesteś hostem tego remote playa, więc u ciebie wszystko powinno lepiej wyglądać. Jak nam plan wyrzucił? Ej, musi być ten, jak to się nazywa, wiadro później, bo cement dostaliśmy. To dostaniemy pewnie wiadro na końcu. No, znając życie, to tak. Mam szczerze, takie wyzwania już... To jest już delikatny plusik, prawda? Nadal mogliby się bardziej postarać, ale to jest trochę plus. Mówiąc wprost, to zawsze jakoś takie... Odnośnie gier, jak... Odnośnie jak już gramy w Tools Up, to... Ostatnio sobie zaczęłam grać w House Flippera. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Się pochwalić nawet nie można. Możesz fajną oczywiście. Grę dam. Możesz, oczywiście, tylko po prostu mówię, że mi z tego powodu wszystko jedno. Też wyrażam tylko swoją niepochlebną opinię na ten temat. No! Tak obracasz, że farba się wylała.
Aj. Połóż. Połóż! Tak, a plamy to już nie posprząta. Stąd. Wydawając kolejną plamę. Aj. Tu. Pokój jest już wyskrobany, czy jeszcze nie? Tak, wyskrobane. Dobra, to teraz gdzie panele mam położyć? Ja skończę sobie ten pokoik. Bardziej fioletowa. To chwila, zobaczę już na tym. Fioletowa ma być... Bardziej fioletowa do salonu. Do tego malutkiego pokoiku. Nie, fioletowa do salonu. Dobra, to ja to zrobię, a ty tutaj zajmij się panelami, co tam już za chwilę. To jakie ma tu być? Panele czy co? Panele, tak. Zajmij się po prostu panelami, bo już tutaj farbuję wszystko. I chyba miałem rację, że to jest zła farba. Dobra. A, jednak dobra. Dobra, co chcesz? Stop. Wiadro było ukryte. Nasza lama się już pokazała dzisiaj, po raz pierwszy. To jest do płytek naściennych. Nie, to jest ogólnie do płytek. Chociaż panele tego nie potrzebują chyba. Panele nie tutaj. W tym malutkim pokoiku mają być panele, lamo. Wyjrzy tu. Nie. Pierwsze, nie, a po drugie sama zobacz. Na schemacie. Bo chyba mają być płytki podłogowe prędzej. No cię pytałam, mówi, że panele, no to zrobiłam panele, no. Brak po prostu zrozumienia w komunikacji. Jak zwykle. Dobra, mniejsza, to zobaczymy. A co, ja, tak, tu mają być płytki. A ja pójdę już tam. Panele wyituję od tamtego pokoika. Ja id! No i mamy 2 minuty na ogarnięcie wszystkiego. Jak na to staniesz, to zniknie. Musisz to musisz to nałożyć. I płytkę. Nie jak stanę. I płytkę. To znika jak klej. A, to może, chociaż wydawało mi się bardziej, jak się na tym stanie. Nie lituj paneli i za wcześnie jeszcze nalita, mój drogi budowający Bobie. A moim zdaniem idealny moment nalita. A właśnie, zapomniałem wynieść farbę. To sprzątań, niech sami sobie ogarniają mieszkańcy. Ale za sprzątanie dostajemy dodatkowe punkty. Tylko tak. Ale nie dostajemy zapłaty. Za co? Ale zapłaty nie dostaniemy. No niestety. Tym razem nie mamy pięknego szefa z kartonu, który nam płaci. Nie to co wtedy, kiedy robiliśmy przeprowadzki. Myślała... Nie ma to jak pomylić to, co masz teraz wziąć. A brawo. Fajniej nie zdążyłam. Jestem z ciebie dumny. Tu połóż panele. Tak. Przepraszam, płytki, nie panele. Dawaj. Dasz radę. Zaczynamy się trochę stresować, bo coś dziwnie mało mamy punktów. Sprawdź szybko. Nie no, wszystko zrobione poza płytkami. Te płytki tyle, po prostu dostaliśmy punktów nagle. Okay. Dziwne, ale okej. Okay. Ponad 300 punktów za same płytki. Zaskakujące. Okay, nie za same płytki, co za całość. A, okej, okay, dobra. No, ale zaliczyliśmy, więc jej. I co najlepsze, mamy akurat taki czas, że można na tym spokojnie odcinka zakończyć, więc... Ale tak. Jest coś za prosto. Ten lud nas tak... Tak się na nim ślizgaliśmy, tak. Był trudny, a teraz tak... No. A właśnie, widzów Gwiezdnego Klucza zapraszam na wyspę o nazwie Glutowo w Animal Crossing New Horizons.
Okej, okay, to już jest chamska reklama, naprawdę. Dziękuję ci, siostro, to była nasza ostatnia współpraca, więcej już się nie będziemy widzieć. Przestań! Nie, a tak serio, to dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek, cóż, następny postaram się wam dostarczyć, no niedługo po tym. No i to by było na tyle, więc no dziękuję bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej! Bajo! Jajo!